gdzie w regionie może dzisiaj zacząć? Burze prognozowane są dzisiaj w całym województwie śląskim. Można się ich spodziewać. A to jest właśnie ta nasza jednostka policyjna, która odsłuchała nasz utwór. Bo miejscami może wiecie z mocno zajęci. Kierowcy chyba przekraczają prędkość na tym odcinku. Mała przerwa przed żwirownią. Może uda nam się znowu premierę nagrać naszej nuty tutaj w KFC. Jak to tata mówi, Oskar wpieprza kurczaczki. A, Oskar lubi kurczaczki. Dziłem z pula. No jak ty mówiłeś wpieprzać kurczaczki? Ale co, ale my tu kawę? Tu jest niedobra kawa. A nie wiadomo, można spróbować. Dobra kawa tu jest? Dobra kawa? Ja sobie frytki i szejka biorę, wiesz? O, to nie na bogato? Nie no, tak dużo nie chcę jeść, bo potem wiesz... No enduro, nie? Jakaś kawę. No tak, ale słuchaj, jak zjesz kurczaki, będziesz lepiej trzymał układa. Tak, no tu ja jem kurczaki. Do. Tu działa. Tata, weź kurczaki mi kup, będę lepiej motoczył. Nie dziś. Nie dziś. Chcę iść do płatności. Dlaczego tak dużo? Nie wiem. Czekaj, chyba nie. Kuba, nie rób. Nie klikaj. A nie, no wyjdzie. Dobra, no wyjdzie. Dobra. Cześć, dobra. No coś. Kartka. No tam wiesz, patrzę, 8 lub 5 zł. Tomek, nie pastw się nad tym automatem. A odrzuciło, szmalu nie ma. Szmalu nie ma, odrzuciło. Przyjęło. Policję zawołają, zobaczysz. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj na Nowosolną do Łodzi. Na żwirownię się okazuje, że portiernie tutaj postawili, zrobili kopalnię piachu i nie ma wjazdu. Wszystko jest zasypane, nie można wjeżdżać. Obiekt monitorowany i wszystko zastawione. Lecimy na tą drugą żwirownię obok. Nie ograłem tego, jak to tam wygląda, ale to nie ma sensu. Ważne, że powiedziałem. Czyli tu wam wleb nie zostawię. Zostawię na tej drugiej żwirowni. Mam nadzieję, że jest czynna, że nas nie przegonią, bo tutaj nikogo nie ma, nikt nie jeździ. Wszystko zablokowane. Dziadek. Idziemy na drugą. Oskar prowadzi. Kolejna miejscówka spalona. Nie z naszej winy. A może będziemy jeszcze tam jeździć i zrobimy lepszą? Kto wie? Nie, tam to już jest koniec. On tu pojechał tu, nie? No. Oby była czynna. Bo jak nie, to mamy 200 kilasów. W tyłku i z powrotem 200. No. I się przejechaliśmy, co? No. I to jeszcze w kierunku takim, gdzie nic nie ma po tak. drodze. Nie ma gdzie filmów ponagrywać. No. Nic. Czyli na dzisiaj mamy tylko z policjantami i premiera z Oskarem. Z foksikami. No i... Chyba, czemu tą szybę tutaj popsułeś i nie można otwierać? Dobra, nie rozpędzaj się. Tutaj chłopaki na kołach przyjeżdżali, tam busy zostawiali, ale widać, tam już też busy przeszkadzają ludziom. Bo nawet jak wjeżdżaliśmy, to gościu kazał nam nawracać. No. Póki... Chwila prawdy. Przy... Ojej. Zaraz się okaże, że tu nic nie będzie. No to co, przyjechaliśmy tu na marne? Gdzie my tu wrócimy? Oskar nawika. W krzaki. Nawrotka będzie. No fajne kładnie. Tu nawrotkę. Ta przyczepka to nam odpadnie, Kuba. O się ceber dziwi. Oje. O, pewnie byście gorszy jeździł. Gnieje. Ale że scenik to wytrzymuje wszystko. To jest ciekawe sukces. Jak to... Ciekawe jak długo ten enduro wytrzyma ten scenik. A samochody drogie, bo by się coś kupiło. No właśnie, podróżowe samochody. No to trzeba na Ukrainę jechać kupić, tam taniej będzie. Bez tła. Kar zasięgnął. Języka z tubylcami. I teraz szukamy żwirowni drugiej w Łodzi. Znaczy Nowosolna. A to tak jak Łódź, nie? Tak.
tu enduro Wapops układa. To uważajcie, byki. Uważajcie. Nawet jak będzie czynna, to jest ostatnia nasza podróż tutaj w te kierunki. Dziadek! No? Ta ostatnia niedziela! Jutro się rozstaniemy! Co mówisz? Ogródki działkowe ładne. Aha, bo tu ogródki są. A to mogą, wiesz, dzwonić, że zakłócamy ciszę. Idziemy. To problemy. Wkaż już nikt się z nami nie pojedzie. To będziemy marihuanę zbierać. Już nigdzie nie pojedzie z nami. Kurwa mówi, zarazem tak jest nie sprawdził. Mówi, wy to będzie macie klimatyzację, do kogoś się odezwać, a ja. No ale jak miałem sprawdzić, czy żwirownia jest zamknięta, czy otwarta? O, no to! Ojej. Jak wszystkim mówiłem, że jadę, a nikt nie mówił, że... Co? Co? Załamka? Ale jaka? Koniec drogi? Koniec? O Jezu. O Jezu, pan tu szlapan. Nie, no nie. A tu szlapan. O Jezu. Mina Oskara bezcenna. A ja będę mu machał. Ty, to chyba na siłownię pójdziemy. Ty. A ja mu będę machał, bo on jest fajny. O Jezu. Oskar, bunkrów nie ma, ale też jest pięknie. Jest. Niech on zadzwoni do... Kto to wtedy tu był? Projekt? Nie, Born. No to do Borna zadzwoń, no bo ja tu nie wiem, no ja mogę jechać dalej, ale wy zaraz będziecie mieli problem z cofnięciem, a są tu miejsca. I tak, ale na 100% ci chłopacy tędy jechali, bo to było tak, że jak ja wtedy wyjeżdżaliśmy, to oni tu wjeżdżali. No to dzwonię do Borna. Dzwoń do Borna, bo ten, a ci nie wiedzieli na rowerach w ogóle. Nie? Bo to nie byli twoi. No. Oj, o Jezu, o Jezu. Ale na Google Map wejść, to ma znaleźć tą żwirownię. Tak! Na tym. To ci pokażę, gdzie to jest. A po co on wysiada? Jakieś niespodzianki ma dla nas. Na mapach zerknę, jak to wygląda, bo oni mi tu pokazali, no, że to tu, nie? No. Tylko wiesz, żeby nie było... Czekaj, tu w prawo, bo tu widać mapę. O. Jest ziemia. Ty, nic nie widać. No powiedz, że chcesz wejść do klimatyzowanego samochodu, to cię wpuszczę. Ej, wejdź trochę, umówmy no, cię trochę. Czekaj, z której strony my przyjechaliśmy? Tu od głównej, czyli tu. I tu w prawo, czyli tu. A jest, patrz. Yeah. Dobra, yeah. No tu jedziemy prosto. Git. No to najwyżej grilla zrobimy i wracamy. To grilla zrobimy i wracamy. Te twoje Oskar kiełbaski. Jego mina. Ale tu jest marihuana rośnie, wiesz? Tu pozbieramy trochę. Ale się... Nie pojeździmy. Jeszcze raz, dobra? Tyle roboty, pakowania, spuszczania powietrza z kół, pakowania na przyczepkę, szykowania grilla, cięcie boczków, doprawianie. A tu? A tu nic. Nie pojeździmy w ogóle! Nie ma bunkrów, ale i tak jest pięknie! Ale grilla w Łodzi sobie zjemy. Grilla w Łodzi sobie zjemy. Nie, tu jest domku. Pamiętacie domki? Pamiętam. To jak jechaliśmy do tego? Do Roberta. Do Roberta, tak. Jak na razie to teren prywatny, wstęp zbrojony, wszędzie tabliczki są. Mogliśmy. Tu ktoś palił opony. O! Bunkry są! Bunkry są! O, jajś. Coś psiku mu się zachciało. Czy idzie na górkę? Oskar to jest model, nie wiem, coś teraz rzeźbi w czymś. Konfety. Nie wiem. To od tej klimatyzacji mu się siku zachciało. No, schłodził się i... Zmarł. Ale jeszcze sika, długo, długo mu to idzie. Żeby tylko nie na plecy, nie? Co je? Co ty gadasz? No chodźcie zobaczyć, to jest ten. Podejście, bo to się zatrzymało. A myślałem, że siku poszedłeś. Dobra, dobra, przyjrzę siku w podenki. Chwila prawdy. Siku nie było, ale w podenku jest sika. Bunkrów nie ma, ale i tak jest pięknie. To jest podejście. No w czaponkach. Ja mam but.
O, wjazd. Podjazd mamy pierwszy. Co ty gadasz? To tylko to jedno jest? No. O Jezu. I tam troszeczkę macie, tu jak zejdziecie. To tam jest, ale tam to co najwyżej tam dla dzieci, nie? Zobacz. Idę zobaczyć. Nie, jak to się będzie kopać, bo to jest czarna ziemia. Ło. Ale żwirownia. Czyli co no? Nie wiem, grilla zrobimy i spadamy. Może tam do połowy, może są w porządku. Nie, no to jest porażka, nieporozumienie. Raz, dwa, parę podjazdów i koniec. Co jest? Nic nie ma, Kuba. No chodź zobacz. Grilla robimy i spadamy. No. Tu dużo na motor jest podjazdów. Nie? No. O tu wyskoki. Ale nakłada tu nie ma. Na motor jest. Ale ile? No tu można tylko podjechać i tam spróbować. Dobra. To już pozamiatane. Nie pojeździmy. To sobie pojechaliśmy na miejscówkę. Nowa Solna. Jeszcze nigdy tak spalona, nie było. Nie ma miejscówki. Nigdy jeszcze tak nie było. Nie wiem, może coś po drodze znajdziemy jeszcze. Nie mam pojęcia. Kuba, podjazd rób. Tu, ten. Odjechałem podjazd. Daj rękę, bo nie mogę podjechać. Zrobiliśmy podjazd! Hurra! Hurra! Ja nie mogę! Pokrył mnie, ale pięknie! Enduro! Enduro! Sruro, ja już się źle czuję od tej temperatury. O Jezu, zawału nie dostań! No ty ja wracam z nimi, a ty wracasz pusem. Nie! No to ci Raptora zostawiam. Ty wracasz sam, bo ja się kurwa przy ciebie kotłowałem 4 godziny, łącznie będzie. Ale co ty narzekasz? No przecież mieliśmy jeździć. No ale nie dowiedziałeś nie się. Wina. Jak nie? Nie dowiedziałeś się. Ale skąd miałem się dowiedzieć? No jak? Od widzów. Masz 80 tysięcy widzów. To szukamy nowej żwirowni. Jo. Jest jakaś dziś? Dobra, jedziemy jeszcze z kilometr prosto, zobaczymy, czy tam jest jakiś zjazd normalny. Ale nie, no ale chcesz tu wjeżdżać? No ale może kawałek dalej jeszcze coś jest więcej. No skąd mam wiedzieć? No z kilometr mnie nie zbawi. Co? Dalej jest? Mogę namachać. O. No bo tu bez sensu. Tu nie ma sensu no, nawet. Jedynie grilla zrobimy i spadamy. Pokrów nie ma, ale i tak jest pięknie. O Jezu. Mój słów. O Jezu. Gdzie tu jesteśmy? Kurka, czemu tu nic nie widać? Przecież tu jest ciemno. Tu. iPhone się psy. I tu są te podjazdy chyba, no, nie? No. No to tu nic nie ma. Nie, nie ma, bo tam już jest koniec. Nie, tu już jest koniec. No to jest taki czarnoziem, nie? Tak. Tam gdzie tu jest maszyna, a tu już jest koniec. Co, rozstawiamy się tu, czy co? No chyba tu grilla zrobimy i zjemy i co? Chociaż kurwa cień jest, nie? No. No. Tu gdzie ta zatoczka, to sobie cofnij za nami. No wy najpierw się cofnijcie, bo on się musi złamać teraz. Trochę do tyłu i po boku. Nie, byłem rano kupę. Nie muszę się złamać. A ty nie musisz się łamać. No dobra, to cofaj, ja też cofam. A może tu jest żwirownia? Nie ma sensu wystawiać. Nie wiem, to jest bzdura jakaś. Tragedia. No ale nie pojeździmy, Kuba. Leg ekipa to jest najlepsza. Na albo wcale. 200 kilometrów i nic nie zrobili. Nic nie pojeździli. A tu jeszcze mrówka mi na obiektyw weszła jakaś dziwna. Fuj, spadaj. To jedy do bunkru! Ja mu nie wam proszę. To jedynie możemy wam sfilmować kłady. Tak to wygląda. Ale przewietrzyły się. No, to może ty na godziębę skoczymy, jak wrócimy, czy nie? To już jest pierwsza, zanim wrócimy, to będzie druga. No to chociaż godzinę na godziębie. Na godziębę jedziemy? To ty, ale ty naprawdę blado wyglądasz tutaj. A jakbyś się czuł? Po tym KFC się zatrułeś. Ja bo frytki specjalnie zjadłem, żeby mi się srać nie chciało. Frytki to długo się trawią. Ty frytki. No to Tomek, grilla rozpalamy? Na co? Na co?
Zjemy na samochodzie. Jak to się... Jeszcze jednego? A co wy majstry tu robicie? No, jak się skończyło jeżdżenie? Grilla. Jak się skończyło jeżdżenie kładami? Grilla. Jeździmy dzisiaj czy nie? Samochodami. Nie pojeździmy, no dobra. Koniec jazdy na dziś, więc nara. Grill do gasa. Ale trzeba go dogasić mocno, bo ja tam mam panik z tym. Chyba, że do was przyjdzie, bo paliwo tam jest. Wysypiemy. No niech najpierw podleje. Teraz tata to nie, wysyp, a potem podlej, bo to ci się przyklei. Co? Oskar teraz jedzie z nami, a dziadek tak. Oskara busem? Oskar jedzie, nie on świruje. Nie, no jedziesz, dojadę do głównej drogi, ty kierujesz, teraz kurwa masz karę, a nie ja... Jaką karę? Kurwa, ja się tam kotłuję czwartą godzinę. A to moja wina, że nie masz klimatu. Ale drugi raz mnie już wyjebałeś, najpierw 5,5 na biały bur, a teraz zamknięta ta kopalnia. Jak 5,5 na biały bur? Na ile jechaliśmy w pierwszą stronę? 6. No 5,5 było około. 6. No to chuj, 6, to jeszcze gorzej dla ciebie. No. Ja cię nie wybombałem. Masz karę, masz... Wiem, że będzie lać deszcz, będzie lipa. Nie, jedziemy, jedziemy. Masz karę. No. Także ty teraz bujasz busem, sobie szybki otworzysz, przewiewik będziesz miał. Zresztą ty jesteś przyzwyczajony do braku klimatyzacji, bo jesteś stary. Tą większość lat jeździłeś bez, a ja zawsze miałem. Ja zawsze miałem. Ty to głupi jesteś. Siema, trochę pojeździliśmy na nogach. Zjedliśmy grilla i już wracamy. Kłady się nie przydały. Nie. Przywieźliśmy sobie tak se kłady. O tak, o tak. Wracamy na haus. Patrzcie, my wracamy tu z zamkniętej żwirowni, nic nie polataliśmy, a to jeszcze burza przed nami. Zobaczcie tu, a zobaczcie tam, zaraz błyski wywiedziemy, w epicentrum burzy. No, są. Mówi, że wieje strasznie. No. Że już tam współczuję z tą przyczepą. Ale to brzydko wygląda. Pany, aha. Co tu się dzieje? Żwirownia, a w którym kierunku? W którym kierunku od Łodzi? Na co? Stanęliśmy schować buty, bo taka burza, że idzie tam. Podobno Oskar 7 dych na godzinę fajna leci maszyna, tylko. Tomek, zobacz film na WhatsAppie. Na razie, patrz, na razie wiatr się zrywa. Wszystkie papiery lecą. Patrz jak fruwają, widzisz? Co? O kurde, tam jak się zabłysło. Zobacz, tam Kuba. Co się stało? Kaski chowamy do busa. Co to się stanęło? Czekajcie! Ale ci koszulkę wywiało? Ale jak wieje. No. Co się stało? Nie, nic, mocno wieje. On wieje, że ludzie nie mogą chodzić. Fajnie. To jeszcze Oskar, cię dogonimy. Fajnie, fajnie. Nie, nie, nie. Patrzcie, w co my wjeżdżamy. Będzie dzisiaj długa podróż do domu, bo to przyczepką nam rzuca troszkę. No czuję, jak rzuca. Patrzcie, ta chmura jest niebezpieczna. Wyszedłem po buty, to... O, ile tu jest chmur. Elo, Bartek. Ale patrz, Elo, tam jest ładnie. Dziadek, tam jest ładnie. Tam jest ładnie, a my wjeżdżamy w dom. 8 dych i w trakt jechać szybciej. Tomek, ostro. Nie przeżyjemy. O Jezu. Strasznie, kurde. Co się dzieje? Co się dzieje? Co tu? Ubarka Enduro nie pada. A u nas leje, o jeny. No to do domu tutaj, ale wyjazd. No to co? Muzykę zapuszczamy? Ale nie na live nie. Ale jaja, ale jazz. Patrzcie, tam też już się zrobiło. To Kuba, zobacz co tam się zrobiło. Autobus nas wyprzedza. Powiem wam tak,
tytuł Uba, nowej krzyw. Muzyki to tylko ja i dwa kółka. Dobra. Siemano, Gwena Pig. Ale siema, Gwena. Patrzcie, w jakich warunkach. Lecimy ostro. Ja już zaraz przekazuję telefon, bo tu ja muszę kurczę. Bądź czujny, Tomek. Daj, da mi telefon. Kuba live'uje, a my w epicentrum burzy jesteśmy. Fleku, no. Jaki twój kros następny? Kacperek, mój dziadek chyba nie zmienia bety. Nie zmieniam. 350 beta zostaje. Tylko beta, ino beta. Tak jest, tata, weź ten telefon. Albo jak już bym zmienił to na starego KTM-a. Zaniki są. Zaniki. Na punkcie. No. Się odwaliło jeszcze coś na autostradzie, nie dość, że wyjechaliśmy z burzy. Trochę lepiej, patrzcie, słoneczniki. A tu przed nami jakiś korek wielki. Coś się stało. A mówiłem. No mówiłeś. 700 jest metrów, auto wypadek. Się wywaliło. Wypadek. Dobrze mówiłem, tata? I raczej wszyscy stoją. A zwężka jest dobra, jadę. Zwężka? O, 600 metrów. Czyli? Za 600 metrów jestem w podek. Ale co 600 metrów? Nie, by się zmartwiłem, że mogli zamknąć ją. To byłoby najgorsze w naszym przypadku. Pamiętasz wtedy, co... Tak. Po samochód byliśmy, nie? Kiedyś. No. Mhm. 2,5 godziny wstaliśmy, nie? No. Nie, dłużej. Co to jest? Co to za bydle? Porsche. To jest chyba coś amerykańskiego. Lamborghini. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest mocno. Jaguar chyba. Nie, mocne konie na pewno to tam ma. No. Mocne. On już w tym korku wpalił 200 zł paliwa. Co to jest? Samochód na dwie osoby. Dodge to jest. Na zderzaku. Dodge. Batmobil. Batmobil. I tak się chłopak koledze spieszyło tam z ciężarówki pod nią. Nie no, ale motory. Viper to jest. Co? Bo na Viper, bo na zaciskach miał. Tak? Ale tego to bym nie zgadł, nie? Jeszcze go wyprzedziliśmy, widzisz. Czyli nie moc, a technika. Cały czas i to się sprawdza. Technika uczy... Przenik w holenderskim gaziu. Ta. To nie ma lipy. Passerati też się. Co? Passerati. A mocne? Mówię ci, technika ci Kuba liczy, nie moc. Technika uczy z ciebie zawodnika. A wie. W Mercedes. On no, stał. Jak jechaliśmy w tamtą stronę, to stał. No, no to przyjechali. Się dziwiliśmy. Przyjechali po niego. Wylądował. No, Mercedes. Wylądował w rowie. O ja. Pomału wracamy. Zaraz będziemy w domu, czyli za jakąś godzinę. I tak to wyprawa się kończy.